Witajcie, Karol Małecki z tej strony, z teamu SFD. Widzimy się w poznańskim Elite Gym. Chciałbym wam pokazać najczęstsze błędy, jakie popełniane są na siłowni. To aż boli z daleka. Niestety, ale ludzie robią sobie potężną krzywdę. Nie powinno tak się dziać. A trenerzy personalni, którzy są z boku, powinni reagować natychmiast i dawać przykład i pokazywać technikę. Ja chciałbym wam pokazać na początek martwy ciąg. Ja mam akurat przygotowany tutaj trap bar, taka nietypowa sztanga. Jestem w środku, ta akurat ma też rączki grube, cieńsze, bardzo wygodnie. Normalna sztanga, wiadomo, że z przodu, wszyscy tak ćwiczyliśmy, tutaj trzymam ją z boku, ciągnę z boku nóg i najczęstszy błąd to jest niestety, ale koci grzbiet przy ćwiczeniu. Czyli ludzie robią coś takiego i tu ciągną do góry, a tu się dzieją niesamowite rzeczy. Nie może być takiej historii, plecy wklęsłe, i tylko tu, zobaczcie, pośladkami przy zejściu schodzę, idę w tył, pośladkami tam, do tyłu, lędźwie i góra, tu. I tu. Oczywiście to jest na prostych nogach, jeżeli robimy klasyczny martwy ciąg, to jak najbardziej możemy tu zjechać na nogach, ale plecy, zobaczcie, cały czas wklęsłe, cały czas wklęsłe. Nie ma innej możliwości, by coś się tam wydarzyło. Jeszcze przy takim ciężarze jak ta sztanga 25 kg nic się to nie wydarzy, ale kiedy mamy 100, 200 i 300 kg, to tam nie może być pomyłki. Pamiętajcie, że nie mamy czasu na kontuzję. Trzymam już sztangę i tak jak mówiłem, pośladki w tył, plecy wklęsłe i robimy skłon. I góra. Martwy ciąg akurat, który pokazuje, jest na prostych nogach, jeszcze bardzo efektywnie pracują dwugłowe uda. Tu i góra. I góra. I pośladkami w tył, plecy wklęsłe, góra. Czasami nie idę sztangą tu, zobaczcie, tu, nie robię sobie krzywdy, tylko tu. Jestem bokiem do was i zobaczcie, nie ma możliwości, by tutaj zejść. To jest karygodny błąd, nie chcę tego nigdy widzieć, że tu jest coś takiego. Tu mi się nic nie wydarzy przy takim ciężarze, ale nie wszyscy są na takim poziomie, są też osoby początkujące, nie ma możliwości, żeby zaczynać od błędu, zaczynając jakieś ćwiczenia. I teraz najczęstsze błędy popełniane przy wyciskaniu sztangi i sztangielek na klatkę piersiową. Często mówicie, że czujecie barki, a klatkę słabo i ona wam nie rośnie. Z bardzo prostej przyczyny. Łopatki nie są ściągnięte, barki są wyciągnięte do przodu, a to wszystko trzeba skorygować, tak? Na razie bez sztangielek wam pokażę. Złączenie łopatek, barki, cofamy tył i ta pozycja już zostaje. Nie ma możliwości, żeby przy wypchnięciu wyciągnąć barki do góry, bo to popracował bark, a klata, jeżeli jest w ten sposób, tu, no to ona jest miękka. Jeżeli klata jest tu do góry, barki cofnięte, to wszystko wychodzi z klaty. Cofamy barki, łopatki ściągamy do środka i już zatrzymujemy. Tu się w ogóle nie ruszają łopatki. Drugi podstawowy błąd to taki, że łokcie są za bardzo oddalone od tułowia. Czyli bardzo mocno podnosicie i czujecie, że barki pracują przy wyciskaniu. A minimalna korekta, łokcie, lecić go do tułowia, dajemy tak, żeby mniej więcej, zobaczcie, tu mamy kąt prosty, dajemy kąt 45 stopni, tu sztangielki i wyciskamy po skosie, tu. Obojczyki u góry dwa, klatka, zobaczcie, spinamy tutaj klatkę, spinamy do obojczyków. Pamiętajcie jeszcze o ważnej sprawie, żeby nie stracić całej energii podczas podawania sztangielek. Dlatego też tutaj wielokrotnie pokazywałem technikę podawania sztangielek na ławce płaskiej, skośnej. Czasami widać, że ktoś się tam męczy, wykrzywia, stracił połowę energii i nie ma energii na serię. A tu chodzi o to, żeby jak najwięcej energii wykorzystać na zrobioną serię. Zobaczcie. Podnoszę kolana, zarzucam sobie do góry i już jest. Teraz robię korektę. Barki na dół, łopatki ściągnięte. Po lekkim skosie opuszczam. Nie ma możliwości, by tutaj barki wyszły do góry. Tutaj nie ma możliwości czegoś takiego. A często to robicie. Tu łopatki ściągnięte, barki na dół, po skosie i dopnij klatę. I dopnij. U góry tu ma być jak skała. Jak partner treningowy was dotknie, to nie ma galarety być, tylko ma być skała. Cały czas czucie i technika. Tu. Dokładnie czujemy. Tu. I przy odkładaniu kolana i odkładam. Nie rzucamy sztangielek i przede wszystkim pamiętajcie, że kultura, która została wyniesiona z domu, sztangielki odnosimy na swoje miejsce. I chciałbym wam pokazać jeszcze trzecie, już ostatnie akurat ćwiczenie w tym odcinku, ale w różnych wariantach. Drążek, wyciąg górny i jak robicie sobie krzywdę, bo niestety, ale przyciąganie drążka do karku to bardzo kontuzyjne ćwiczenie,
ale robiąc je umiejętnie jest bardzo efektywnym ćwiczeniem. Ale jeżeli bardzo mocno odchylamy łokcie za siebie i tam ciągniemy, to może się wydarzyć krzywda w barku. Jeżeli raz jest problem z barkiem, ciężko to nawet usunąć operacyjnie. Więc pamiętajcie o tym, ja zaraz wam pokażę technikę, jak powinno wyglądać. Powiem, co z barkami, co z łokciami i o co tutaj chodzi. Ściągamy łopatki, barki cofamy. Tu natomiast barki muszą całe pracować, czyli wyciągamy je do góry, zobaczcie. Do góry wyciągamy całe barki, łopatki muszą się rozjechać, one się ślizgają na boki. Tutaj, do góry, żeby się rozciągnął mięsień, ale nie robimy przeprostu w łokciach. Czyli nie robimy czegoś takiego, że przeprost, bo każdy wyprost i pociągnięcie tutaj, to nie są plecy, tylko przeciążenie na łokieć. Nie na tym nam zależy. Puszczę teraz na technikę, co robię z łokciami, jak wyciągam barki i jak prowadzę łokcie do tyłu. Że nie prowadzę je za siebie, tylko wzdłuż tułowia. OK? Łokcie wzdłuż tułowia. Zobaczcie. Tu nie cofam ich tam do tyłu. U góry lekko ugięte łokcie, ale całe barki tu wyciągam, rozciągam łopatki. Tu pokażę to fazami, czyli tu wyciągam barki, łokcie leciutko ugięte. Wtedy jak od razu daję na dół, wszystko wychodzi z pleców. Tu. Oczywiście ta sama zasada robiąc to przodem. Mamy nachwyt, mamy podchwyt. Pamiętajcie, żeby nie mylić nazewnictwa, tak? Podchwyt to podchwyt, ale często słyszę też, że jest nadchwyt. To nie jest nadchwyt, tylko nachwyt. Łapiemy na. OK? Czyli to jest nachwyt, to jest podchwyt. Dobra? Nachwytem, zobaczcie. To samo. Przyciągam bardzo mocno, leciutko łokcie mogą być z przodu. Tu. Wyciągam całe barki, rozciągam łopatki, łokcie leciutko ugięte. Nie prostuję łokci, absolutnie. Tu. Rozciągam łopatki, barki bardzo mocno do góry. I tu. I jeszcze wariant podchwytem. Możemy zrobić wąsko, szeroko, jak chcecie. Zupełnie inaczej pracują mięśnie. Ta sama zasada oczywiście. Tu. I ważne, żeby nie garbić się tutaj, tylko klata wyciągnięta w przód, odcinek piersiowy z przodu i bardzo mocno. Tu. Wyciągam barki, rozciągam łopatki, leciutko ugięte łokcie i lecimy. Bardzo mocne czucie. Jeżeli czujecie, że plecy z tyłu pracują, to znaczy, że jest OK. Tu. Możecie zatrzymać pracę na chwilę. Od razu wtedy z miejsca wchodzicie na wyższy level i jest tak, jak trzeba. Jeżeli na te wszystkie rzeczy zwrócicie uwagę, to automatycznie w pierwszej połowie treningu czujecie tak mięśnie, jak wcześniej na końcu treningu. Nie będę was już zanudzał tymi błędami treningowymi. Zostawimy coś na kolejny odcinek, a ja już z wami się żegnam z poznańskiego Elite Gym. Tak więc lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, ale też zwracajcie uwagę na swoją technikę, żeby była perfekcyjna. Rozwijajcie się, uczcie się, podglądajcie tych lepszych i oczywiście dużego progresu wam życzę. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Karol Małecki.